Dzień dobry moi kochani, witam was w kolejnym filmie na moim kanale. Zostawcie łapkę w górę, jeżeli taki format filmów wam się spodoba lub nawet i podoba, ponieważ zastanawiam się nad tym, aby wrócić z regularnością na moim kanale, ale szczerze powiedziawszy brakuje mi jakiejkolwiek motywacji. Ostatnio również na moim kanale mogliście zauważyć, że zrobiłam live'a na telefonie, w którym również troszeczkę sobie porozmawialiśmy oraz pokazałam wam tak naprawdę moje hobby, które ostatnio po prostu sobie wymyśliłam, wyczarowałam i może coś z tego będzie. Zacznijmy może od tego, co zmieniło się od tamtego czasu, a mianowicie nagrałam wam nawet 3 filmy, gdzie 2 w całości, ale postanowiłam, że nie wyszły one jakoś najlepiej i mam nadzieję, że ten chociaż wstawię. Zmiana, która zaszła od poprzedniego filmu, który dla was nagrałam, a mianowicie chodzi mi tutaj o moje koty. Ostatni materiale powiedziałam wam, że mam 2 koty, chyba w ostatnim materiale, już nawet nie pamiętam, czyli Todzi i Mizuki, gdzie mówiłam, że mam nadzieję, że ze sobą będą się dogadywać, ponieważ Mizuki był agresywny nie tylko w stosunku do drugiego kota, ale również do człowieka i wystarczyło, że chodziłam sobie po mieszkaniu, bądź nawet kucnęłam, uklęknęłam, bo chciałam coś podnieść, a Mizuki rzucał się po prostu na mnie, miałam pogryzione, podrapane ręce, nogi i nie wiadomo co jeszcze. Update'ując, niestety, ale Mizuki z nami nie został, został oddany do schroniska, ale na szczęście ktoś dosłownie po kilku dniach go adoptował. Stety bądź niestety, bo dowiedzieliśmy się, że jednak będzie kotem wychodzącym i miejmy nadzieję, że nie wróci do tego schroniska. A aktualizując wam stan kotów w moim mieszkaniu, znowu są 2, ale jeszcze niedawno były aż 4. Po tym jak oddaliśmy Mizukiego z powrotem do schroniska, rozglądaliśmy się znowu za jakimś kotem i trafiliśmy na kota, który bardzo podobno lubił się przytulać, był bardzo towarzyski. My osobiście nie zobaczyliśmy tego kota, bo był bądź nadal jest w domu tymczasowym, prawdopodobnie u pracownicy schroniska, a kiedy przyszliśmy, żeby móc go w ogóle zobaczyć, umówić się i tak dalej, usłyszeliśmy, że coś miauczy w recepcji. Okazało się, że to było 6 małych kociaków, które dokładnie tego samego dnia chyba przyszły do schroniska, no i niestety, że to są małe kocięta, no to mogły nawet w tym schronisku nie przeżyć. Powiedziano nam, że jeżeli byśmy chcieli wziąć te kocięta, no to albo 3, albo 2, albo wcale. Ostatecznie dostaliśmy całą wyprawkę i przygarnęliśmy 3 małe maluszki, które prawdopodobnie mogliście widzieć na moim Instagramie. Jeżeli jeszcze mnie nie obserwujecie na Instagramie, to w opisie macie link do mojego Instagrama. Bardzo serdecznie was zachęcam, ponieważ tam jestem najbardziej aktywna. Z tymi maluszkami było po prostu jak z dziećmi. Z jednym mieliśmy nawet akcję, że spadł mu cukier ze 120 na 10 chyba? O ile dobrze pamiętam, po prostu był dosłownie flaczkiem. Jak go trzymałam w rękach, w ogóle nie reagował, prawie że nie oddychał. Przed chwilą próbowałam mu dać wody. Coś tam popił, ale sobie mokry jest. Na szczęście udało się go uratować. Był bury, czarny i czarno-biały. 2 to były kotki i 1 był kocurem. 2 kotki znalazły swój dom, a my mieliśmy tak naprawdę dylemat, którego zostawić, bo któregoś chcieliśmy zostawić. Ale ostatecznie został z nami bury kocurek. Więc aktualizując, mamy 2 koty, czyli Todziego, którego już widzieliście wcześniej i on ma ponad rok, oraz Burego Megumiego, który ma powiedzmy około 4 miesiące. Jak te maluchy do nas przyszły, to miały 2,5 tygodnia, więc to były naprawdę koteczki, które mieściły się w jednej ręce. Megumi już nie mieści się w jednej ręce, ale nadal jest po prostu malutki i uwielbia dawać buziaczki, przytulać się, jest po prostu przekochany i przecudowny, ale jak wejdzie w szał buszowania, to może roznieść całe mieszkanie, prawda? Prawda? Chciałam wam też pokazać Todziego, ale toczy się walka w kartonie. Kto tam broi? A kuku? A kukuk? Niestety, ale to...
Todzi jest czarnej maści, więc no w tym kartonie to go widać nie będzie. Istotne jest też to, że baliśmy się, że to właśnie Todzi będzie nie tolerował małego w taki sposób, że będzie mu po prostu dokuczał na samym początku, a jest dokładnie na odwrót i mały uwielbia go zaczepiać i potem Todzi mu oddaje, więc są bitwy. Halo, zostaw go. Zostaw brata. Todzinka. Todziula. Wypłyń z tego kartonu. No i właśnie tak to wygląda. Mały zaczepia, Todzi próbuje mu oddać. No już, już po twarzy, o. No Todzi się trochę rozbrykał przez małego, ale tak aktualnie wygląda Todzi. No też lubi się przytulać, ale nie jest to to samo co mały. Na pewno nie lubi za bardzo podnoszenia na ręce właśnie, o. Nie będę ukrywać, trochę minęło już czasu od poprzednich nagrań. Ale drodzy widzowie, bijcie mi wielkie brawa, bo zebrałam się, żeby cokolwiek nagrać. Jak niektórzy z was mogą wiedzieć, bądź nie wiedzą i dowiedzą się dopiero teraz, chodzę na studia i jakiś czas temu zanosiłam papiery na studia odnośnie praktyk, ponieważ na studiach trzeba robić praktyki. Tym razem były to praktyki kierunkowe, czyli stricte rzeczy związane z moim kierunkiem. Na szczęście to, co robię w pracy, liczy mi się do tego, więc powiedzmy tak jakby nie odbywałam praktyk w jakimś innym miejscu pracy, tylko ubiegałam się o to, aby zostały one zaliczone na podstawie moich przepracowanych godzin w pracy. Sytuacji z moją uczelnią takich nie za bardzo przyjemnych już niestety, ale miałam kilka i chciałabym was tak ostrzec, jak będziecie zapisywać się na studia, że lepiej popytajcie, niekoniecznie oglądajcie opinii na Google'ach, bo nic wam to totalnie nie da. Popytajcie osób, które tam faktycznie chodziły na studia, szczególnie na kierunku, który was interesuje. Najlepiej to poszukajcie sobie grup, powiedzmy, na Facebooku z danej uczelni, napiszcie nawet anonimowy post i dowiedzcie się, jak to po prostu wygląda, żebyście później no nie musieli się męczyć, oczywiście nawet jeżeli uczelnia może być dobra i wszystko jest w porządku, to czasem i tak czy siak znajdzie się jakaś konkretna osoba, która wam nie przypasuje, ale tak jest wszędzie, no niestety ta uczelnia, do której ja uczęszczam, ma bardzo dużo rzeczy gdzieś. Niestety tak bywa. Kontynuując historię z papierami, poszłam je zanieść do biura karier, tam gdzie się oddaje papiery na praktyki. Jeszcze chciałabym tylko i wyłącznie podkreślić, że w tamtym półroczu również były do zrobienia praktyki, była to praktyka ogólna, ale druczki tak naprawdę bardzo się nie różniły. W tamtym półroczu przeszło mi na przykład to, co zaniosłam oraz szczególnie podkreślając pieczątki firmy, bo pracuję zdalnie i osoba, która pracuje zdalnie ze mną, tak jakby w moim mieście, niestety, ale tych pieczątek nie posiada na miejscu, no i po prostu pieczątka jest problematyczna. W tamtym półroczu po prostu wypisała mi dane pieczątki, podpisała się, bla bla bla, no i to przeszło. I nikt nie miał z tym problemu. W tym półroczu znowu poszłam zanieść papiery, dokładnie tak jak w tamtym. Druczki również były, no, dosłownie takie same, tylko inne tak jakby rzeczy do zaliczenia. Poszłam na uczelnię, przyczepili się do jednego druczka, gdzie tak naprawdę tylko i wyłącznie tytuł był zły. Pomimo tego, że zanosiłam dokładnie to samo w tamtym semestrze, powiedzieli, że wszystko inne jest w porządku, do pieczątki też się nie przyczepili, powiedziałam, że pracujemy zdalnie, no i tej pieczątki na miejscu nie ma. Powiedziała, że mam poprawić ten jeden druczek i wrzucić do wrzutni, żebym nie musiała konkretnego dnia od tej godziny przychodzić. No to poprosiłam moją przełożoną, aby jeszcze raz podpisała ten druczek, zmieniłam to, co było trzeba, wrzuciłam do wrzutni i po jakimś czasie przychodzi mi mail, że papiery po pierwsze nie są kompletne, a po drugie brakuje pieczątki. W jednym miejscu, gdzie powinni udzielić mi informacji, udzielają mi informacje takie, że wszystko było w porządku, popraw jedną rzecz, wrzuć do wrzutni i będzie okej. A z drugiej strony dostaję maila, że nie jest okej. Nie wiem, czy oni dostają inne informacje tutaj i tutaj, czy jak to wygląda, ale dla mnie to jest dziwne. Po konwersacjach mailowych oczywiście z panią z biura, oni wiedzą po prostu lepiej i mam donieść papiery. O tyle dobrego, że moja przełożona była na szkoleniu, właściwie to nadal jest i przyniesie mi papiery z pieczątką.
Kolejna rzecz z uczelni w tamtym półroczu, czy tam dwa półrocza temu, już nawet nie pamiętam, był do zaliczenia przedmiot o nazwie projektowanie 3D, gdzie wcisnęli nam kilka godzin zajęć pod sam koniec semestru, gdzie nawet nie mieliśmy wszystkich godzin, które mieliśmy zaplanowane. Oczywiście wszystko robiliśmy w domu, nie na uczelni. Program mi nie działał, strona z dostępem nie chciała wyszukać mojej uczelni, żeby dostać darmowy dostęp, ale to już było na samym początku studiów. Do teraz nie mogę uzyskać tego dostępu. No i musiałam brać warunek, bo oblałam semestr. Na szczęście potem to zaliczyłam. Kolejna fascynująca rzecz na mojej uczelni jest taka, że wszyscy mają gdzieś, że do nich napiszesz. Dobra, wszyscy to chyba za dużo powiedziane, ale czekałam na odpowiedź na jednego maila odnośnie zaliczenia z przedmiotu ponad 2 miesiące. No. Jest to uczelnia prywatna, płacę ogromne pieniądze, żeby w ogóle się tam uczyć. Uważam osobiście, że na tych studiach nic ciekawego się nie dzieje. Na niektórych zajęciach to w ogóle dostaliśmy informację od wykładowcy, że on nie będzie nam niczego tłumaczył i mamy oglądać filmiki tutorialowe na YouTubie. Czajcie, zapłacę 500 zł na miesiąc, żeby oglądać filmiki tutorialowe, jak ktoś robi coś w programie. Już nawet nie wspomnę, ile pieniędzy idzie na to, żeby zakupić rzeczy na zajęcia artystyczne, gdzie mamy konkretne pędzle, konkretne farby, konkretnych innych pełno rzeczy, więc zastanówcie się dobrze, jaką uczelnię chcecie wybrać naprawdę.